Cześć kochani, witam was w kolejnym vlogmasie. Ja właśnie przygotowuję śniadanie. Olia już uciekła, pojechała z samego rana, nie zdążyła zjeść śniadania. A my robimy śniadanie. Dla Kacper robię owsiankę z malinami. Tutaj mam mrożone maliny, które właśnie rozpuszczam na miodzie. No i tutaj będzie owsianka. Zaczyna się gotować mleko, także wsypujemy płatki. A ja będę sobie robić omleciki z banana. Także za moment będą omlety, a teraz Kacper robi... Wsypujemy płatki owsiane. Smakowało ci Kacper wtedy z tymi malinami i z orzechami? Tak. No to spoko. Tylko o miodzie pamiętaj. Tak. Malinki jednak są kwaśne, więc musi być miodek. Dobrze. Ustawiamy teraz odsypania 5 minut na małym gazie. No i płatki się robią mięciutkie, podgotują się. Wleję tutaj i Kacper zawsze lubi taką owsiankę jednak płynną. Nie taką gęstą, wiecie, zbitą, tylko on sobie zawsze dolewa jeszcze mleka, żeby mieć bardziej płynną. A wiesz w ogóle, jakie jaja wtedy się okazały? Ostatnio robiłam Kacperowi chyba jaglankę czy owsiankę i nie było właśnie mleka, przez co nie zjadł tej owsianki, bo była na niego za gęsta, no i wymyślał, że on jej nie zje. No było po prostu niesmaczne. I wyobraźcie sobie, że ja wtedy byłam pewna, że nie ma tego mleka, on zostawił całą owsiankę. A na drugi dzień tu zajrzałam do szafki, no. A tam było mleko całe. No właśnie. Także mogłeś powiedzieć, jak wiedziałeś. To trzymaj. Otrzymaj. Nie wiem, jak trzymać, bo ja gotuję. No to w takim razie robimy cięcie i wracamy, jak będzie gotowa owsianka. Tak wygląda owsianka z malinami. Są już tutaj wymieszane i do tego dorzucam orzechy. Dorzucam też trochę żurawiny, żeby nie była taka kwaśna. Nie pamiętam już, czy w przepisie ta żurawina była, ale tutaj jest niewielka ilość. No i na koniec troszkę miodu. Dobra kochani, owsianka dla Kacpra jest już gotowa, możecie sobie zobaczyć. Tak wygląda, bardzo smacznie, fajnie. Maliny są rozmiękczone, rozwalone, wiecie, na małe kawałeczki i wymieszane z owsianką. A ja muszę otworzyć kalendarz, zaległe kalendarze, o zaległe okienka z Irving. No i tak, tak naprawdę dzisiaj mamy 16 vlogmas, więc ja muszę wydonąć aż 3 opakowania. Może Kacper skusi się na którąś z tych herbat. Też którąś? Czarna malinowa, czarna czerwona? Cytrys imbir, zielona. Jest grejfie. Gdzieś czerwona? Nie. Nie. No tu nie wiem, którą. Którą chcesz? Nie. Którą chcesz? Nie powiem. Malinowa, ile już malinowa? Tak. Tak? Którą chcesz? No to smacznego. Tak wyglądają moje placuszki, 3 jeszcze mi się smażą na patelni, bardzo smaczne. Dałam tutaj jeden banan, 2 jajka, 1/3 szklanki mąki, wyblendowałam wszystko i na wierzch dałam sobie miód. Naprawdę mega dobra wyszły. Zjedliśmy śniadanie, ja trochę popracowałam przy komputerze, musiałam domontować film, opublikować parę rzeczy, także odrobiłam się już z tym, pomalowałam się, ubraliśmy się z Kacprem razem w świąteczne sweterki takie same, Kacper też ma, zobaczcie. I odpakowujemy szybko kalendarze, ponieważ zaraz wychodzimy z domu i nie będzie nas do późnego wieczora, więc stwierdziłam, że teraz odpakujemy szybko kalendarze, dostanę prezent od Kacpra i potem jedziemy zjeść obiad, jedziemy do Dąbrowy, także no będzie się działo, także szybciutko odpakowujemy kalendarze. Dzisiaj 16. O, i dzisiaj bombeczka przezroczysta. Te przezroczyste są przepiękne. Nie wiem, czy też ci się podobają, Kacper, ale ja jestem zakochana w tych przezroczystych. Piękne są, nie? No i co? I deserek. Kolejny kalendarz od Lancome. Tutaj mamy 16. Biały domek. I co my tutaj mamy? Krem jakiś w dużym wymiarze w ogóle. Większym niż zawsze. Super, jakaś kremowa, kremowy podkład, coś takiego. Aż jestem ciekawa, a zapakowane, dobra, to później przetestuję. Następnie kalendarz od NYXa. W NYXie wiadomo, szminka, dwie ostatnie szminki poszły w sumie do dziewczyn, jedna do Wiki, druga do Oli. Zobaczymy, co dzisiaj jest. O! Tego bym nie oddała dziewczynom, bo kolor, który ja bardzo lubię, lubię takie nudziaki, właśnie ala brązowo-różowe, także super, na pewno sobie sama skorzystam z niego, wykorzystam. No i Maybelline już na sam koniec, mam jeszcze prezent od Kacpra, ale powiedział, że na samym końcu go dostanę. Także, gdzie jest 16, Kacper? Tu. Dobra. O, szminka. Szminki, ciągle szminki, z wszystkich firm szminki. O, to w ogóle wcale nie mój kolor, więc pewnie komuś dam, bo ja nie lubię takich jasnych kolorów na usta. Także pewnie ktoś ją ode mnie dostanie. No i co, Kacper, teraz od ciebie prezent może, co? W kalendarzu, czy jak zwykle? Ja kupiłam taki ładny kalendarz. Kacper, kupiłam taki ładny kalendarz, pokaż tutaj. Ja kupiłam taki ładny kalendarz, najładniejszy z wszystkich, drewniany, mega klimatyczny. Z tą zielenią to po prostu mega się tu komponuje, no i co? Kacper nawet nie wkłada do tych okienek, tylko szykuje, nie wiem po co ja kupiłam ten kalendarz. Ja!
Ale super, mega fajna gra. Graliśmy z nią z Kasprem parę razy sami, ze znajomymi. Naprawdę świetna gra. Świetna gra, 5 sekund. Nie wiem, czy znacie. Jak znacie, to na pewno... Wiesz co to? Już mówi coś, nie wiem. No jak nie? My graliśmy na telefonie i odliczało czas. A tu masz... weź otwórz. Dobra. To jest taki rulonik. A, widzę. No. Takie coś. Spadają kulki, tak? W dół. Tak, i one wydają dźwięki, to to. Ja, no to zagramy w to koniecznie. Bardzo fajna gra, naprawdę. Bardzo fajna gra. Tak jak Kacer mówi, my graliśmy na telefonie, a teraz będziemy mogli grać w planszówkę. Jedyne co do Kacper jest taki, że bardzo szybko się nudzi. Kacer ma tak, że ja się bardzo szybko, raz, ale czy drugi. To dlatego, że ja się bardzo szybko nudzę, bo wygrywanie stałe jest po prostu nudne. Aha, na pewno. Wcale Kacer zawsze nie wygrywa, zawsze chce wygrywać. Zawsze wygrywam. Kacper jest taką osobą w grach... W kręgle przegrywam tylko z Kubą. Kacper jest taką osobą w grach, że nie potrafi przegrać, naprawdę, nie potrafi pogodzić się, naprawdę raz przegraną, nie potrafi. Po prostu zawsze tak kręci, żeby tylko wygrać i tak dalej, naprawdę. Naprawdę, Kacper nie kiwaj, że nie. Naprawdę, jakby... Dobra, ale pokaż tylko tego. Aha, to. O. Ale super. Lecą, tak? 5 sekund musisz powiedzieć wszystkie odpowiedzi. No i teraz na przykład przykładowe. Wymień 3 rzeczy w fioletowym kolorze, no i odpowiadasz. I, czas no, ci leci. I masz 5 sekund. No nie wiem, śliwka, szminka fioletowa i nie wiem co. No i już przegrałaś. No, dobra, dawaj kolejne z pierwszych. Dobra. 3, no dobra. 3, 4. Wymień 3 rzeczy, które można spotkać w cyrku. Ale to nie mogę się odliczać, kiedy ja zadam pytanie. No to czekaj. Patrz na mnie, nie myśl o tym, nie myśl. To nie jest, to inne wezmę. No dobra. 3, no dobra, przeczytaj. Wymień 3 symbole szczęścia. O, to łatwe. Nie wiem, rodzina, pies, słońce. Symbol szczęścia? No, 3 symbole szczęścia dla ciebie. Jakie są pewnie? Słońce? No co, może dla mnie wakacje i pies i rodzina. A chłopak? 3 symbole... No rodzina, no to nie trzecie do rodziny. Trzecie do rodziny. Czekaj, jeszcze z ciekawości. Wymień 3 gry na literę D. Gry na literę D? Prędzej kasujesz te wszystkie gry na konsolę. Nie, no właśnie tak. Ale mamy też wersję na telefon. Tak, na telefon też można ściągnąć, ale... Ale nie, ona jest na tablecie. Na tablecie na twoim tym tak, jest, tak. Na twoim koncie. Ale dobra, Kacer, my się śpieszymy. Także my lecimy. Właśnie, Kacer zdradził, lecimy na sushi. Tak? Tak. Butelka wody, bo dopiero teraz się zorientowałam, że mam w niej końcówkę. Wzięłam ją do samochodu, także... W samochodzie zawsze mam wodę, ale zimno. Wiecie, jak to jest. W samochodzie jest zimno przez noc, to też jest zimna woda. Zawsze chodzimy, w sumie najczęściej chodzimy schodami, bo bardzo tu jest zimno. Więc... Idziemy. Ja zawsze tam wychodzę, nie? Za każdym razem, prawda, nie pamiętasz, żeby zejść na dół. Ja wychodzę tak jakby nie na parki. A, jak zwykle. Oh, yeah. To jest mój kolejny problem. Naprawdę bardzo często uwieszam się na drzwiach, stoi siły gdzieś i po prostu orientuję się, czemu pociągnąć. A to trzeba otworzyć klucze. I zauważmy, że tak często robię? Wiesz, to mi jest tak wstyd, jak na przykład nie idę z kimś, otwieram drzwi to i zaczynam... Do auta pamiętaj, że się ciągnie, a nie... Mówię o takich miejscach, gdzie nie bywam często, więc nie wiem, czy... To jest takie głupie otwieranie, nie? No, to w ogóle, że to jest zapytane. Wiesz, przekręcić klucz. Okej. Okay. Odbiegłam szybciej, bo nie zapaliło się światło. Mamy taki problem, że ja muszę tutaj czekać, aż Kacper wyjedzie, bo mamy taki wąski parking. I nie jestem w stanie wejść sama, jakby wiecie, od strony pasażera. Także nasz niedzielny obiad będzie dzisiaj w sushi barze. My zawsze jeździmy do Sakury. W Katowicach chyba nie byliśmy. Byliśmy raz w tej Miubie? Miuba? Ja nie. Byliśmy z Szymonem. A tam, no. Ja tam jadłem akurat tylko nuggetsy, więc nie umiem powiedzieć, jakie tam jest sushi, tam, ale wszyscy jakby nam polecają jednak, że no, Sakura jest najlepsza w okolicy, więc jakby nie chcemy się zrazić. Chodziliśmy tam, rodzice jeszcze mają taki sushi bar w Sosnowcu, który mi smakuje, ale my jakoś tak mamy zaufany tutaj i zwykle jesteśmy tutaj, także
Lecimy jeść. Zjemy niedzielny obiad, będzie rosół i będzie tak. Drugie danie. Będzie kurczak, powiedzmy. No, nie, nie kurczak, ryba. Ryba, no. Ryba. Lecimy. Zawsze jak jesteśmy właśnie tutaj, to w sumie kasy bierze zawsze to samo. Tatar z łososia i ramen klasyczny. Ja zawsze też biorę ramen albo zupę z kiełkami i z łososiem. I kiedyś brałam ciągle rolkę, jaka to była, maślana? Grillowana ryba, grillowana ryba maślana z serkiem Filadelfia. To się chyba nazywało Kalifornia, rolka Kalifornia. Tak. Naprawdę była pycha, jadłam bardzo długo, potem mi się znudziła. I spróbowałam raz od Kacpra tuńczyka na ostro. I od tej pory po prostu się zakochałam i dzisiaj tego tuńczyka na ostro. Nie na ostro. On jest marynowany. Marynowany. Aha, okej, okay, sorry. Marynowany i grillowany i mały ramen sobie wezmę. Tak, tak zamówimy. Długo czekaliśmy, ale już jest. Ja mam mały, a Kacper ma duży. I ogólnie mały kosztuje 15, a duży 25 chyba, nie? Mhm. Także różnica jest całkiem fajna i tak ja mam w sumie dużo i mi wystarczy. Mamy pałeczki do jedzenia i oprócz tego możemy do chlipania mieć łyżkę. Taki jakby... Łyżkę do siorbania. No, do chlipania, siorbania. Dobra, teraz nie nagraj, bo mi nie wyjdzie. Pokaż. Umiesz pałeczkami? Umiesz. Poszło. Zjedzone do końca, to znaczy, że smakowało. Kacper dostał ode mnie krewetkę, ale powiedział mi, że jest bardzo ostro. Jajko od ciebie też dostałem, ale oddałem ci makaronu trochę. Tak, a ja kocham makaron, więc jesteśmy po jedzeniu, ale i przejdziemy na rolkę sushi. Dokładnie, na dół specjalnie schodzimy, żebyście mogli zobaczyć. Jak będzie się tworzyć. Dokładnie. Wróciliśmy do Dąbrowy, jesteśmy pojedzeni na maksa po sushi, teraz czas na kawę poobiednią. Przyjechaliśmy do Dąbrowy, do lokalu kawa. Ja się napiję, może też kawy w sumie, mam już trochę pracy w biurze, więc myślę, że wspomogę się kawą. Lecimy. Ojejku, jakie piękne. Dziękujemy bardzo. Jesteśmy już u nas w biurze, wypiliśmy kawkę. I przyjechaliśmy popracować. Dzisiaj jest niedziela, także w biurze mamy tutaj pusto. Nie ma w ogóle pozostałych osób, pozostałych lokatorów, powiedzmy, wynajmujących tutaj biura. Więc jest naprawdę cichutko i będziemy mogli się spokojnie skupić na tym, co mamy robić. Mamy w ogóle tutaj znakomicie ścianę wszystkiego poukładaną na drugiej stronie, na której stoi aparat. Są rzeczy, których jeszcze nie mogę wam pokazać, a teraz zabieram się do pracy. Siedzę sobie właśnie przy komputerze w biurze, dodawałam film na dziś, w ogóle na moim kanale Klatex wczoraj, dla was wczoraj, bo oglądacie film z jednodniowym opóźnieniem. Ja dzisiaj, dla was wczoraj opublikowałam film na Klatex z makijażem na święta. Jest to bardzo delikatna propozycja, idealna na grudzień, niekoniecznie akurat na Wigilię, czy na pierwszy, czy drugi dzień świąt. Możecie ją po prostu wykorzystać na jakikolwiek dzień w grudniu, czy nawet w styczniu, ale po prostu jest to taka propozycja w klimacie świąt, delikatna, która będzie moim zdaniem pasowała każdej z nas, każdej dziewczynie, także możecie wbić na kanał Klatex i zobaczyć tam tą propozycję, a ja w tym momencie zaczynam montować filmik na Instagram z pielęgnacją z reniferkiem, którym chyba we wczorajszym vlogmasie wam pokazywałam, jak będę wyglądała w takiej opasce reniferka. I w ogóle mamy z Kacprem mega dylemat, bo jak wiecie, no ja teraz mieszkam w Katowicach, w takiej okolicy dość odległej od Dąbrowy, to jest prawie koniec Katowic, w kierunku Tych. Dobrze, Kacper, mówię? W kierunku Tych, nie? I po prostu nie wiemy, co mamy zrobić, bo dzisiaj pewnie do nocy będziemy siedzieć tutaj w biurze w Dąbrowie. A jutro z samego rana jedziemy z mamą do fryzjera, do Bielska. Bielsko jest w kierunku, jakby Bielsko z Dąbrowy, jest, do Bielska z Dąbrowy jest dalej niż z Katowic, o, w ten sposób. Więc po prostu nie wiemy, co mamy zrobić, bo jedziemy moim autem z mamą i zastanawiamy się, czy opłaca nam się dzisiaj wracać do Katowic, do domu, przespać się tam tylko kilka godzin i z rana o 7 wyjeżdżać z Katowic do Dąbrowy, żeby dojechać po mamę.
godzinę, zostawić Kacpra tutaj w Dąbrowie w biurze i ja z mamą będę jechała z powrotem do Bielska. I najprawdopodobniej zrobimy tak, że po prostu będziemy dzisiaj spać w Dąbrowie. Że po prostu albo z Kacprem u mnie, albo Kacper u siebie, ja u siebie, bo tak chyba po prostu będzie najwygodniej, bo nie mamy sensu wracać, ja mam wszystko tutaj w Dąbrowie, wzięłam ze sobą komputer, ładowarkę do aparatu i tak dalej. Ładowarkę do telefonu pożyczę od rodzinki, także no chyba tak po prostu zrobimy, bo nie opłaca nam się dosłownie wracać na noc, się przespać kilka godzin i jechać bardzo wcześnie do Dąbrowy. Bardzo wcześnie z racji tego, że ja na 10 mam fryzjera w Bielsku, a pewnie o godzinach takich bardzo porannych w poniedziałek będziemy jechać z Katowic do Dąbrowy naprawdę bardzo długo. Także no mamy dylemat, ale jeszcze musimy to przedyskutować i przemyśleć. Przypomniałam sobie, że często pytacie mnie też, w czym montuję filmy na Instagram, także zacznę może od tego, że montuję na MacBooku Pro i korzystam z Adobe Premiere. I montuję tutaj właśnie filmy na Insta zawsze. Jestem w trakcie montażu i jest reniferek, a więcej nie zdradzam, bo więcej na Instagramie już macie. I jakbyście było ciekawe o dokładne tutaj, wiecie, jakby parametry komputera, to tutaj wam wrzucam. Kacper tylko mi przesłania tutaj numer seryjny, bo wiecie, to jest, nie każdy musi wiedzieć jaki jest. No i tak naprawdę mi to w 100% wystarcza, komputer w ogóle się nie ścina w trakcie montażu i bardzo wygodnie mi się pracuje. Praca na dzisiaj zakończona, zmontowałam film, Kacper popracował, tam miał chyba jakieś maile czy coś. No i postanowione, że robimy niespodziankę moim rodzicom. Ja przyjadę dzisiaj do domu na noc, zrobię niespodziankę rodzicom i wielką baremu, bo on już na pewno jest tak stęskniony, jak przychodzę na chwilę, to tak biega jak oszalały. Także przyjadę do nich, na razie im nic nie mówię, że przyjadę na noc, a zobaczymy jak zareagują. Jest i tak zwany śmieciarz Klaudusia. Patrzcie, niby influencerka, niby i tak dalej, a... Co robiłaś? Na druga zmiana? Nocna. Co? Nocna zmiana. Śmieci wyrzucałam. Zapinam się. I jedziemy. Ło, Kacper, ale nie tak przyspieszaj. Ledwo to się zapięłam. Nie wiem, czy dobrze mnie widzicie. Stoję właśnie na światłach i jestem ciekawa, czy w ogóle się spodziewają. Myślę, że mi nie uwierzą, jak im powiem, że zostaję dzisiaj na noc. Albo pomyślą, że nie wiem, że się pokłóciliśmy z Kacprem i przez to zwoje śpię. Nie mówiłam jeszcze w ogóle nic, nawet nie mówiłam, że dzisiaj przyjadę, także zobaczymy. W ogóle u nas pada deszcz. Zamiast śniegu w grudniu, to pada deszcz. Dzień dobry! Wariusz! Dzień dobry! Dzień dobry, mały! Dzień dobry! Co Konchitka powiedziałaś? Wykończę się! Co Anetka powiedziałaś? Czemu dobrze przyjechałam? Do końca życia nigdy nie będę się już remontować. Ale powiedz, dlaczego dobrze, że przyjechałam? Bo będziemy wynosić twoje rzeczy. Mama mówi, to nawet dobrze, że przyjechałaś, bo akurat będziemy wynosić twoje rzeczy z pokoju. Bary! Ale ty masz tu dużo miejsca, nawet nie możesz przejść, biedny. Patrzcie, jak się ciśnie. No co? Biedny jest. Zobacz, kawałek twojej kładziny starej, remontowej. Pokaż. Zobacz. Kawałek z Kubusiem Puchatkiem. Tak, no. Jest hit. To już ile kiedy to było, no nie? Baryłeś, no chodź, nie możesz przejść, mamo, pomóż mu. Pomóż, mamo, przesuń mu to wiadereczko. Jak ja mam pomóc? Jak? Baryłeś, aaa, leci. Leci. Ona, słuchajcie, była tutaj cała ściana z szaf i mama z tatą przenoszą to sami na poddasze po schodach. A ta szafa to ma z 3 metry chyba. A tam w środku jest różowy kolor z twojego pokoju. Gdzie? Tam z tyłu jest różowy kolor. A, no. A kiedy miałam różowy? Jak była mysz? Jak była mysz, to był tam ten moment kiedyś. Właśnie ten moment. Tak. Mysi, ale nie ma tej myszy, tak? Nie wiem, nikt jej nie widział. No to pięknie. Dobra. Mamy, już idziemy do fryzjera, gotowa jesteś? Tak, tak. Ja to jestem taka gotowa, że... Dobra, zjazd rzecz na dół. U Wiki w pokoju coraz więcej się dzieje. Już pierwsze szafki, lustro się czeka na podłodze. O, i Baruś będzie mieszkał teraz u Wiktorii. Tak, Baruś? Akcja przenoszenie trwa. Cała ta góra, którą wam teraz pokażę, cała ta góra rzeczy, która stoi tutaj, u Wiktorii w pokoju na razie, są rzeczy z mojego pokoju, z mojej garderoby i pokażę wam zaraz, jak moja garderoba wygląda. I to wszystko, cała ta sterta wraz z misiem wielkim, który dostałam kiedyś od Kacpra z 5 lat temu, to wszystko było
Idziemy, pokażę wam gdzie. O tutaj, na tych półkach od samej góry do dołu były poustawiane te wszystkie kartony. I dodatkowo tu mam swoje ubrania, a nad ubraniami mam jeszcze takie luki, w których dodatkowo stały kartony. To są kartony głównie z rzeczami do rzeczami jakimiś, nie wiem, pudełkami, opakowaniami. Część z bielizną tutaj stała, część to są kosmetyki, które pozostawałam, gdzieś tam czekają na testy. Część to są jakieś rzeczy, które po prostu książki, czy ze szkoły, czy coś, które są odłożone i powinnam je wyrzucić, także ten remont zmusi mnie do wyrzucenia. No i to są jeszcze moje rzeczy, które były w garderobie, muszę je przenieść do sypialni Wiki. Także ja biorę się do ogarniania reszty, do wynoszenia wszystkich swoich rzeczy z pokoju. A z wami się już żegnam. Dziękuję za oglądanie dzisiejszego Vlogmasa. I widzimy się w jutrzejszym Vlogmasie z wizytą u fryzjera. Buziaki!